dni są coraz krótsze i zwierzęta wychodzą później. Jest znacznie mniej światła i trudniej się je filmuje. Te jelenie przyszły całą dużą chmarą, dużą rodziną i było naprawdę mało światła, ale szczęśliwie nagranie jest pełne, bo jest zrealizowane z trzech kamer. Te kamery, które teraz zrobiłem, one się między sobą komunikują, by całą scenę pokazywać z różnych miejsc. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, żeby niczego nie stracić, bo przydają się takie detale z tej kamery, która jest bardzo blisko, która zresztą się pobrudziła przez te jelenie. No i taki total też jest bardzo ważny, gdzie kamera bardzo szeroko pokazuje, co się dzieje, tak żeby można było zobaczyć całość obrazu. No i kontrplan z drugiej strony też jest bardzo przydatny. Dzięki takiemu ustawieniu kamer mogłem to zmontować jakoś w taki dynamiczny sposób i postanowiłem, że zgodnie z Państwa prośbą nie będę przycinał tych materiałów, tylko pokażę scenę od początku do końca, taka jaka była, bez żadnych manipulacji, bez przekręcania, nie, no po prostu tak się wydarzyło, 15 minut jeleni w kąpieli.